UPR, proszę. Panie pośle, my to tak z pewnym rozbawieniem obserwujemy, jak się tutaj te partie mainstreamowe, głównego nurtu, panie pośle, głównego nurtu, za nasze podatników pieniądze, przerzucacie, kto wprowadził w Polsce większy zamordyzm, stalinizm i tak dalej, i tak dalej. Panie pośle, no kibice na stadionach śpiewają precz z komuną i tak dalej, i tak dalej. Śpiewają nie o komunie, o tym, co wyście politycy zrobili wszyscy tutaj do tej pory. Więc to jest moje zapytanie, wy z tym uczestniczycie. Mówi pan, że Bruksela nami rządzi. Pełna zgoda, jesteśmy już niewolnikami Brukseli. Ale to wasze ugrupowanie, Lech Kaczyński. Lech Kaczyński, panie pośle, podpisał traktat lizboński. Zgadza się? Więc to wyście nam, Polakom, zgotowali ten los, a teraz opowiadacie nam jakieś pierdoły, że wy teraz będziecie walczyć o suwerenność i Wielką Polskę. Następna sprawa euro. Tak, jesteście za, a nawet przeciw, tak? Czyli co? Że referendum i tak dalej, i tak dalej. Powiedzcie sprawę jasno. Złoty i koniec. To jest atrybut suwerenności. Słyszałem pana posła wystąpienie. Bardzo fajne, bardzo wszystko. A pytanie wszystko możemy super. Prosić? Pytanie. No po prostu jesteście, ani jeszcze była kwestia prawicy, tak? Nie jesteście żadną prawicą, macie rozwiązania socjalistyczne. Pytanie to... I zamordyzm. Pytanie. Kiedy zmienicie nazwę partii z Prawo i Sprawiedliwość na Policyjność i Socjalizm? Dziękuję. Z całą resztą, z tym potokiem opisu mogę z panem dyskutować, natomiast co do jednego bym prosił, żebyśmy jako ustalili, prawda? Ja nie zgadzam się na sytuację, w której mówi się o politykach wyście jako jednej wielkiej grupie, dlatego że wtedy do niczego nie dojdziemy w takiej dyskusji. Bo jeśli panie pan pośle, nie widzi różnic w stanowiskach pomiędzy poszczególnymi partiami politycznymi, tylko dla pana wszyscy są jedną magmą, no to w zasadzie wtedy polityka przestaje mieć sens. Na początku demokracji było 120 tysięcy urzędników, teraz jest 500 000. Wyście to wszyscy potrafią robić, SLD, PO, no wszyscy dookoła. No. Czemu nie jesteście tak jak my, czy Nowa Prawica, czy ten za zniesieniem podatku dochodowego? To się naprawdę da załatwić, wykalkulować. A wie pan, jakby to Polskę do przodu ruszyło? Jest szereg takich, Dajmy szansę na odpowiedź. Pstury, no. Dziękuję. Nie jesteście prawicą, powiedzcie wprost, jesteście socjalistami i tyle. Dziękuję. Dobrze. Po pierwsze, nie wyście i nie wszyscy razem, tak? Bo to jest naprawdę... Po kolei. Nie, dlatego, żeby realnie oceniać... Co następnie, to gorsze. Mam już prośbę, UPR. Żeby realnie oceniać politykę, trzeba umieć rozróżniać poszczególne partie polityczne, dlatego, że inaczej dyskusja nie ma żadnego sensu, tak? Natomiast... Druga rzecz istotna, ja najbardziej powiem, czego się nie lubię też, takich super prostych recept, mówionych przez ludzi, którzy nigdy do władzy nie dojdą, więc mogą sobie mówić, co im się żywnie podoba. Politycy, którzy aspirują do władzy, którzy mają szansę ją objąć, ważą swoje słowa, dlatego że muszą brać za nie odpowiedzialność. Bardzo proste jest mówienie słów, które są radykalne, na które się nie trzeba brać odpowiedzialności. Panie pośle, jeszcze chciałem...